kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Witają Was Dorotka Kochman i Ania Busioł. Witamy Was bardzo serdecznie. Myśmy dzisiaj tutaj przycupnęły, co prawda nie poczęstowali nas tu kawą, no ale z racji tego, że gospodarz tego miejsca... To by była strasznie staro kawa. No chyba ja, chyba by nie była tak do końca do picia. Słuchajcie, ale znajdujemy się w przepięknym miejscu, w Muzeum imienia Gustawa Morcinka w Skoczowie. To miejsce, które jest przepełnione duchem historii i tej niezwykłej postaci. I twórczym duchem, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Pisarza, Międzynarodowy Dzień Pisarza, więc takich właśnie twórczych duchów. Na Śląsku Cieszyńskim też ich było moc i Gustaw Morcinek był jednym z nich, jest jednym z nich, więc jak pocie też takich kole siebie, roztomajtych literatów, to miejcie ich dzisiaj w pamięci i powinszujcie im kapkę i życzcie im wszystkiego dobrego od nas też. Aniu, miałam taką literatkę i pisarkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Joannę Jurgałę-Jureczkę. To jest taka pisarka, ona tam o kosakach pisze dużo, ale też jest autorką publikacji właśnie o Gustawie Morcinku. No to bardzo na miejscu życzenia, jak najbardziej. Kochani, ale to nie jedyne święta, które się rychtują w najbliższym tygodniu. Musicie pamiętać o takim bardzo ważnym święcie, które będzie 5 marca. To jest Dzień Teściowej. Pozdrawiamy wszystkie teściowe w związku z tym. I się tak składa, no chciałam powiedzieć pięknie, ale to wcale nie pięknie się składa, że tego samego dnia się wszyscy też powinni wybrać na pogrzeb. I to jest, słuchajcie, pogrzeb Basów. Tradycyjna impreza, która odbywa się w Cieszynie, tym razem w czeskim Cieszynie. Więc wszyscy muzykanci będą rozpoczać nad tym, że przychodzi Wielki Post i już se nie będą tutaj tańcować, nie będą muzykować, będzie trzeba zawiązać basy, no i naszykować się na święta Wielkiej Nocy. Dobra, ja sam myślę, Dorota, że możemy już przechodzić do tych życzeń, które nam wysłali ludzie, bo kapka ich jest. No i słuchajcie, już są życzenia i odpowiedziała, że jednak panowie staną na wysokości zadania. Jacek co prawda obiecał, że zrobi specjalny odcinek koncertu życzeń na Dzień Kobiet, ale już się postarali. No i mamy też tutaj, Ania, parę tych życzeń na to najważniejsze święto w roku, czyli Dzień Kobiet 8 marca. Ty co jedno święto masz najważniejsze, naprawdę. To walentynki najważniejsze, teraz zaś Dzień Kobiet. Musisz się na co zdecydować, powiem ci, bo to tak się nie godzi. A to co miesiąc możesz mieć najważniejsze święto, żeby to przypominać i potem możesz, wiesz, profity, jakieś czekoladki, kwiatki, jak to kiedy. Ty się nabulcysz, Jezeryjo, naprawdę. Dobrze, Aneczko, przechodzimy do życzeń. Wczoraj, czyli 2 marca, urodziny obchodził Mariusz Kożdoń z Cieszyna. Kilka świeczek zdmuchniesz na torcie, ważny to dzień dla ciebie. My ci życzymy gwiazdki na niebie tylko dla ciebie. Aby spełniła twoje marzenia i jeszcze wszelkiego powodzenia życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Specjalne życzenia z okazji 8 marca, czyli tego najważniejszego święta w roku, mamy również od kolegów z koła PTTK Ślimoki. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej z naszego koła PTTK Ślimoki składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze się czuły przez nas docenione. Już ostatnie życzenia od Ślimoków dla kolegi Mirka Chromika z Cieszyna z okazji urodzin, które czekają na niego 9 marca. Gdy szampan popłynie spienionymi jak wodospad strumieniami i radość zaleje Cię swoją słodyczą, przyjmij w ten czas urodzin kartkę pełną życzeń. Życzeń wszystkiego dobrego dla Ciebie, tylko Tobie i tylko od nas i aby się spełniły, sam je głośno wypowiedz. Koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. I kolejne życzenia od babci dla wnuczka. Babcia Helenka z Cieszyna składa życzenia Jasiowi Pasternemu z Goleszowa. Ucz się pilnie, rośnij zdrowo, bierz swe życie na kolorowo. Niech w serduszku radość będzie, bądź szczęśliwy zawsze, wszędzie. Dużo przygód, dobrych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń z okazji 8 urodzin. Teraz o uwagę prosimy panią Danutę Olszowską, kiero nie tak dawno temu, bo 25 lutego obchodziła urodziny. Jak każdego roku o tej samej porze, każdy ci, Danusiu, życzy,
co tylko chce i może. Jo, korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i mnóstwo radości. To, czego pragniesz, aby się spełniło, a to, co kochasz, by Twoim było. Bądź jak jesteś odlotowa, bądź jak jesteś tak czadowa. Miej pieniędzy całe worki, niech Cię omijają korki, miej Janka do zabawy i ciągotki do zdobycia sławy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Ci życzę, aby spełniły się Twoje wszystkie marzenia. Życzy Irka z całą rodziną. No i to właśnie jedne z tych dwóch życzeń, które już na Dzień Kobiet nadpłynęły. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej z terenu całego powiatu z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane. Serdeczne życzenia od męskiej części Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Andrzej Koing. 29 lutego swoje urodziny obchodzi pan Edward z Cieszyna. W tym roku obchodził je pomiędzy 28 a 1 marca, no ale życzenia jak najbardziej się należały. Więc z tej okazji cała rodzina, kochająca żona i synowie życzą dużo, dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Spełnienia marzeń, szóstki w lotto i powodzenia w pracy oraz samych pogodnych dni. Dziśka, 3 marca, urodzinową gościnę ma też listopon Leszek Richter, folklorysta, regionalista i strasznie szykowny chłop z Jabłonkowa. Z tej okazji wszystkiego co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, dobrych ludzi naokoło, zdrowio i niekończącej się siły w walce o utrzymanie naszej rodzimej kultury i tradycji. Redakcja portalu OX.pl. 8 marca to nie tylko Święto Kobiet, ale również wyjątkowy dzień dla Radosława Ostałkiewicza. Chyba jednego z najważniejszych Radosławów w naszym regionie. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Moi Rostomili, to by już były wszystkie życzenia na dzisiaj. Dziękujemy za takie, żeście nam wysłali. Przypominamy nasz adres mailowy życzenia@ox.pl. Pamiętajcie, że zamieszczanie tych życzeń całkowicie bezpłatne, także śmiało można wszystkim swoim najbliższym miłe słowo za naszym pośrednictwem posłać. No i zachęcamy Was, żebyście odwiedzali Muzeum Gustawa Morcinka. My sobie tu przycupu dzisiaj na jego fotelu, przy jego stoliku. On tu kawę sobie popiją. Tam nieopodal jest jego maszyna do pisania, na której napisał wiele, wiele swoich dzieł, które były przetłumaczone na różne języki świata. No a dzisiaj tutaj nie tylko można zobaczyć eksponaty dotyczące wybitnego pisarza Gustawa Morcinka, ale również zwiedzić ciekawe wystawy. Akurat dzisiaj można podziwiać wystawę grafiki cyfrowej, bardzo ciekawa technika, także jeżeli macie po obiedzie, nie macie właśnie po obiedzie żadnych planów, to Was zachęcamy. Muzeum imienia Gustawa Morcinka czeka razem ze swoimi eksponatami i wystawami. A my się już z Wami żegnamy i do widzenia za tydzień. Głos o
sław doliny, hańdo wielkich miast, samochody ludzi tłum.